dobry, witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o różnicach między tymi dwoma pudełeczkami. Na początku warto wspomnieć o lokacjach. W pierwszym wędrowiczu, czyli w Dzikim Samogonie, mamy tylko dwie. Jest to Remiza i Las Krzyży, które towarzyszą nam przez wszystkie rozgrywki. Natomiast w Upiornych Czasach tych lokacji mamy więcej. Zależnie jaki rozgrywamy scenariusz, takie lokacje będziemy używać podczas naszej rozgrywki. Ale to nie wszystko, ponieważ lokacje w Nowym Jakubie Wędrowiczu mają swoje indywidualne zasady, więc każda rozgrywka, każdy scenariusz będzie się różnił od poprzedniego. Zapewne pamiętacie mechanikę z pierwszego wędrowicza odnośnie wzmacniania kart swojego kumpla. Zagrywaliśmy wtedy kartę dodatkową do karty akcji zagranej przez innego gracza, dzięki czemu ją wzmacnialiśmy. W nowym wędrowiczu w Upiornych Czasach już nie będzie tak prosto, ponieważ kartę wzmocnienia będziemy mogli dać tylko naszemu kumplowi, będąc w tej samej lokalizacji co on. Co zmusza nas do podejmowania wyborów, kombinowania i krążenia od lokacji do lokacji. Przez zwiększenie ilości lokalizacji w porównaniu do pierwszego wędrowicza mamy tutaj dużo więcej gry w grze. W Dzikim Samogonie mieliśmy 5 postaci do ogrania, takich jak Jakub, Samen, Ksiądz, Józef czy Tomasz. W Upiornych Czasach ponownie spotkamy się z postaciami Jakuba i Samena, ale ze zmienionymi swoimi taliami, oraz spotkamy dwie nowe postacie, jakimi są Piotruś i Urszula Bardakówna. A jeśli ciekawi jesteście, co potrafią nowe postacie, to powiem wam, że Piotruś na przykład potrafi zamienić atak wręcz na dystansowy, a Urszulka ma w nosie pancerz swoich przeciwników. Upiorne czasy nie zmieniają wiele w samych zasadach, ale to, co w nich jest nowego, pozwala nam jeszcze bardziej zarąbiście kombinować w tej grze. Rozgrywki bardziej różnią się od siebie za sprawą zasad lokacji, a działania graczy wymagają lepszej koordynacji i czytania sytuacji za sprawą układu kart. Jakub Wędrowicz to tematycznie fazowa karcianka, a zarazem super boss battler, którego nie przejdziecie z marszu za pierwszym razem. Porównując w Jakubie Wędrowiczu Upiornych Czasach, pogrzebaliśmy przy zasadach lokacji, przy bohaterach oraz przy poziomie wyzwania stawianego graczom. Zostawiliśmy tutaj ten sam klimat, to samo kombinowanie, co w Dzikim Gonie. Znajdziecie tutaj odpałowe akcje i styl zabawy rodem z książek Andrzeja Pilipiuka. Więc nie czekajcie, sprawdźcie ten tytuł, a jak nie kojarzycie pierwszej części, to sprawdźcie obydwie, bo są tego warte. Trzymajcie się, cześć! To teraz powiedz, że dziękujesz za obejrzenie materiału i zachęcasz do subskrypcji. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału i oczywiście zachęcamy was do zasubskrybowania. I pokaż teraz tutaj, w tym miejscu, żeby widzieli. Jeszcze? Tak. Okej. I możesz też zachęcić ludzi do obejrzenia innych filmów na naszym kanale. Koniecznie zobaczcie pozostałe filmy na naszym kanale. Teraz pokaż z drugiej strony, że tam się pojawi okienko. Super. Dzięki wielkie.